Jeszcze 6 wi. Śniadanko. English breakfast przed samolotem. Jedziemy robić sobie niespodziankę na urodziny. O się kolega z papci wyjebie, jak nas zobaczy kurwa w Poznaniu w klubie. No bo nie chcesz. Żebyś zakupił mi piwo, bo nie sprzedali mi, ponieważ kurwa nie mam dokumentu tożsamości. I co ci powiedzieli? Że wyglądam na kurwa na 16 i mi nie sprzedadzą kurwa. Tata Jarzyn musi iść kupić dziecku piwo. Opowiedz mi tę historię. Ty weź się kurwa nie kręć, wypierdalaj kurwa. Przychodzę z autobusu. Jest małoletni. Nikogo ciekawego nie ma. Nie ma na jakie oka zawiesić. Bo wiadomo, jedziemy na sobie urodziny, to nie ma żadnej fajnej dupy, nie? Kolejka chyba, panie. Jeba, to dobra. Startujemy. Fura czeka. Skubie go pogoniło, trzeba poczekać na niego. Ale co domy. Już w samolocie? Gdzie są małpeczki? Jeszcze na lotnisku. Małpeczki buzują. Co tam masz? Niespodzianki. A kuku? No dobra, to jest na odwagę. No proszę bardzo, chyba. Jezu, ona się boi. Miętko, kurwa, nóżka się zrobiło. To... Sushi dzisiaj proszę. Sushi, kurwa. Nie zapijaj smutków, Jasmin, nie zapijaj. Tutaj po polsku gadają. Zadzwoń do mnie, bo nie mogę telefonu znaleźć. Kurwa, w samolocie. Wiesz coś? Właśnie, albo mi coś przyszło, albo się zesrałem. Przyszedł ci wiadomość. No właśnie. Roaming. A, właśnie. Nie wystarczy aparatu telefonu. Witajcie w Polsce. Paulo, urodziny Seby. So guys, Co ci jest? Małpeczka jest? Jestem na pierdolony. Na jebany to da chaty. No, myślę, że to jest. Ty, oddawaj moją małpeczkę. Nie, no, ty nie, to jest moja małpeczka. Ja ci włosów nie będę trzymał, nie? Jesteśmy tu. Lecimy tutaj. Jest dobrze w chuj. Albo nie jestem najebany. Chyba ty. Ja trzymam fason. Wszyscy jesteśmy widzieć. Ja jestem. Chciałem mu fotelik przynieść. Jesteśmy w Poznaniu. Przyjechaliśmy na urodziny naszego przyjaciela, Seby. No. On o tym nie wie. Dopiero się dowie jutro w klubie. No, nie spodziewa się. Ja przy okazji zobaczę się z synem. Z rodzicami. I najebie się jak świnia.
Dzisiaj i jutro. 15 razy w ciągu 2 dni. 12 razy już się najebał w ciągu jednego lotu. Co to za 15? Dzień numer 2. Leczymy się. Na spokojnie, bo flaszka się skończyła. Jedziemy już do Poznania. Mamy szofera z tego. Apollonius Steiner, młoda krew. Mamy piwko. Drogie w Polsce piwko jest, bo 5 funtów kosztuje. To nie są tanie rzeczy. Jedziemy tam załatwić sprawę w Poznaniu. No i jedziemy do Seby pochnąć mu w drzwi. Musi się spytać, czy jest jakiś cwaniak tu dzisiaj na rejonie. O, Sebuś jeszcze nic nie wie, że jesteśmy u niego na urodzinach dzisiaj. O, ciebie. Już bardziej nie może. Także ten. Jedziemy się zobaczyć wreszcie z Sebą. No, jedziemy. Mamy szofera z Ubera. Ja nie wiem, kurde. Gdzie jedziesz, Skubi? Pizdu. No to jedziemy w pizdu. A wiesz, gdzie Seba mieszka, nie? Dobrze. Idziemy do Seby. On nic nie wie. Chyba dobrze to A nie to z lewej? No chyba ten. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Więc dzień trzeci, ostatni. Destruction Derby z Demolation, kurwa, itp. dd. Małpeczka. Piweczko. Rosołek jak najbardziej, bo tu innych płynów legalnych, mniej legalnych. Kas Polska. Skubi robi kilometrówkę. Lepiej pobiegać, to teraz będzie się lepiej. Jesteśmy... Ząb czasu już nas trafił, nie? Kiedyś się tańczyło 3-4 dni. A teraz po 2 dniach jesteśmy zajechani jak kurwa. Jakbyśmy pielgrzymkę po kolanach do Częstowy odpierdolili, ty. Idzie się dajna. Glukozowa. Kończymy ten weekendowy morderczy meeting. Koniec! Jesteśmy na Awicy. Lecimy z tej Syberii. Zimna jak chuj. Sebuś jeszcze raz wszystkie na przeglądy w starej karabinie. Synuś żyje. Jest okej. Okay. Lecimy.